Natomiast chciałbym Państwa jeszcze poinformować, że wczoraj z panem Jackiem Morzem i częściowo z panem marszałkiem Słomą byliśmy w Warszawie, kilka dosyć istotnych wizyt. Rano byliśmy przyjęci przez pana ministra Grabarczyka i rozmawialiśmy na temat tego odcinka drogi nr 65 między Kowalami Jawleckimi a Gołdapią. Jak wiadomo, w wyniku działań antykryzysowych wiele, bardzo wiele inwestycji drogowych zostało wstrzymanych, zawieszonych, nie zmieściło się w programie rozwoju dróg na lata 2011-2015. Po wczorajszej rozmowie w tej chwili pan Jacek Morze przygotowuje wniosek o wpisanie tego odcinka drogi do tego planu. To jest permanentna walka, bo to nie jest najważniejszy z punktu widzenia kraju odcinek drogi, natomiast cały czas o to walczymy. Z jakim efektem zobaczymy? No, w pierwszym kwartale przyszłego roku mają być rozpatrywane wnioski formalne o wpisanie poszczególnych odcinków do tego programu. Jeśli byśmy zostali wpisani do programu, to wtedy istnieje szansa na realizację tego odcinka. W każdym razie pilnujemy tego. Wczoraj się widzieliśmy i z Grabarczykiem, i ze Stępnia, to jest wiceminister. Z jednej strony może ktoś się dziwić, że jedziemy na koniec kadencji, ale takie wnioski są bardzo, bardzo dobrze odbierane i celowo to robimy. Jedziemy z podziękowaniem dla ministra Grabarczyka, jednocześnie z interesem.